Wiemy, co zrobiła Sokołowska tuż po zwycięstwie. To się działo za kulisami show. To był wieczór pełen emocji. Anita Sokołowska w parze z Jackiem Jeszkę zwyciężyła 14. edycję Tańca z Gwiazdami. Po ogłoszeniu wyników głosowania aktorka nie posiadała się ze szczęścia. Wiemy, jak zachowywała się za kulisami tanecznego show Polsatu. Ze studia wyszła jako ostatnia. Anita Sokołowska i Jacek Jeszkę wygrali 14. edycję Tańca z Gwiazdami. Zwycięska para numer 10 zdobyła kryształową kulę oraz 100 tysięcy złotych dla gwiazdy i 50 tysięcy dla tancerza. Drugie miejsce zajęła para numer 5 Roxy Węgiel i Michał Kasin. Natomiast trzecie miejsce przypadło parze numer 7 Julii Mafaszyn-Kuczyńskiej i Michałowi Danilczukowi. Wiemy, co Anita Sokołowska zrobiła po wygranej w Tańcu z Gwiazdami. Dla uczestników 14. edycji Tańca z Gwiazdami pełen emocji wieczór nie zakończył się wraz z końcem emisji show na antenie Polsatu. Po zejściu z anteny przyszedł czas na zdjęcia z fanami, gratulacje oraz rozmowy z mediami. Za kulisami programu Anicie Sokołowskiej towarzyszył brat. Pomimo niewątpliwie ogromnego zmęczenia aktorka znalazła w sobie siłę na udzielanie wywiadów. Chętnie rozmawiała z każdym z obecnych na miejscu dziennikarzy. Nie unikała także robienia wspólnych zdjęć. Sokołowska była bardzo szczęśliwa i serdeczna dla wszystkich. Ze studia Polsatu wyszła około 1 w nocy. Nie pojechała jednak do domu. Dołączyła do ekipy Tańca z Gwiazdami, która bawiła się na afterze w jednej z warszawskich restauracji. Zwyciężczyni 13. edycji Tańca z Gwiazdami uciekła ze studia. Zachowanie Anity Sokołowskiej zasługuje na uznanie. Każdy zwycięzca Tańca z Gwiazdami powinien brać z niej przykład. Przypomnijmy, że zwyciężczyni 13. edycji tanecznego show Polsatu, Ilona Krawczyńska, w przeciwieństwie do pozostałych uczestników, nie chciała rozmawiać z mediami i w pośpiechu opuściła studio. Ja bardzo sobie cenię swoje życie prywatne. To, że lubię pracować w telewizji, że kocham galę, ale po tej imprezie, którą prowadzę, schodzę ze sceny na backstage i nie chcę iść na żadne wywiady, nie chcę iść na żadną ściankę. Ja się do tego nie nadaję, nie lubię show biznesu, tłumaczyła w rozmowie z Faktem gospodyni farmy. Jej zachowania nie pochwalała m.in. Iwona Pawlowicz, która upomniała Krawczyńską na łamach Pomponika. Ilonko, Więc powiem ci, Ilonko, tak, na przyszłość taka moja rada, media to twoje życie, więc uważaj.